Panie trenerze, za nami długa przerwa świąteczno-noworoczna. Nasi siatkarze wrócili już do treningów w zeszłą środę, więc to już jest tydzień treningów. Jak u nas przebiegł ten okres? Jak forma poszczególnych graczy? Czy niektórzy nabrali troszkę kilogramów? Jak to wygląda? Nie, wszyscy przyjechali przygotowani. Chłopaki mają świadomość tego, po co trenują, że taka przerwa bez treningów musi być aktywna, muszą pracować na siłowni, bo inaczej jak przyjadą, to będą 3 tygodnie, 4 tygodnie nadrabiać zaległości. Już w najbliższą niedzielę pierwsze spotkanie w tym nowym roku w rozgrywkach drugiej ligi. Tak naprawdę każdy mecz będzie tutaj niezwykle ważny, istotny, szczególnie punkty są nam potrzebne. Gramy z Bzurą Ozorków, z którą wygraliśmy w pierwszej rundzie 3-1. No i pewnie wszyscy mają nadzieję, że tutaj uda się powtórzyć ten wynik, no i dobrze rozpocząć nowy rok. Liczymy na dobry wynik, przede wszystkim na dobrą grę. Forma na treningach rośnie, pracujemy nad naszymi cały czas fragmentami, nad elementami, które tej pory też nie wychodziły. Wygląda to o wiele lepiej, dlatego liczę na dobrą grę z naszej drużyny.